Ej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rock i przed chwilą wyszedłem z kina. Z Hobbita. Wiecie co, tak wiele razy opowiadałem o różnych filmach, że są świetne, genialne, fantastyczne, że teraz brakuje mi słów, żeby opowiedzieć o Hobbicie. Bo to dzieło, które przebija wszystko, co do tej pory widziałem. I... Nie ma żadnego ale. Film jest po prostu niesamowity. Jeżeli nie obejrzycie go w kinie, to gwarantuję wam, że będziecie do końca życia tego żałowali. To jest opowieść opowiedziana w sposób tak fenomenalny, że zwala z nóg. To jest pierwszy raz, kiedy idę do kina i mam wrażenie, że film ma szansę być lepszy niż książka. Ja Hobbita uwielbiam lekturę, książkę. Jest świetny, podobał mi się znacznie bardziej niż Władca Pierścieni. Mówcie sobie co chcecie. Wolałem Hobbita, ale to była drobna, mała książeczka, która w filmie została przedstawiona w sposób niesamowity. To jest tak epicka opowieść, ona tak chwyta za serce. I z jednej strony jest mocna, jest... Że to serce rośnie sprawia, a z drugiej strony wyciska łzy i sprawia też, że się śmiejemy wielokrotnie. Niesamowita opowieść, musicie to koniecznie zobaczyć. To jest film, którego w tym roku nie wypada ominąć. Jest świetny. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami Tolkiena, czy nie, ta opowieść jest niesamowita. Peter Jackson buduje ją powoli, jemu się nigdzie nie spieszy. On tą opowieść rozpisze na kilka filmów i zrobi to w swoim tempie po swojemu. Powoli i spokojnie, ale i z rozmachem, z gigantycznym, fenomenalnym rozmachem. Coś niesamowitego. Takiego filmu, jak żyję, nie widziałem. Naprawdę, pierwszy raz mogę powiedzieć, że brakuje mi słów, żeby opisać to, co zobaczyłem. Świetna historia. Idźcie do kina, a gwarantuję wam niezapomniane przeżycie. Trzymajcie się. Pa, pa.